każdy ma szansę się przebić, ale projektant to nie tylko artysta, tylko też oczywiście biznesmen. I tak jak ważna jest ta wizja artystyczna, to żeby projekty były indywidualne, żeby coś nowego wnosiły, to tak samo istotne jest to, czy mają pomysł na biznes. Wiem, że pani właśnie słynie z tego dobrego stylu, ale też z takiej potrzeby na to, żeby eksperymentować w modzie. Ale czy pani zdarzyły się jakieś modowe wpadki? Nie rozpatruję wpadek i też ja nie traktuję tego, jak się gwiazdy ubierają w kategoriach wpadek. Bardzo szanuję te gwiazdy, które eksperymentują. Często sobie oglądam rubryki dobrze ubranych albo fatalnie ubranych i na przykład dla mnie jakaś stylizacja, która jest absolutnie strzałem w dziesiątkę, jest oceniona na przykład na 3 w skali od 1 do 10, więc w modzie tak naprawdę nie ma dlaczego, tylko jest dlaczego nie. I tak mówił sam Karl Lagerfeld.